Znajdujemy się po oficjalnej ceremonii ważenia przed galą FEN 50, jubileuszową galą, a ze mną cała rodzina Bryszów, że tak powiem, i Agnieszka Niedźwiedź dla tych, którzy nie wiedzą, że zmieniałaś nazwisko. Witam bardzo serdecznie. Witamy bardzo serdecznie. Witamy. Bardzo miło Was zobaczyć. Ja się bardzo cieszę z powrotu chociaż jednego z Was do MMA. Powiedz, jak to się stało? Jakie były kulisy tego, że w ogóle zdecydowałeś się po 9 latach wejść ponownie do klatki? Tak naprawdę no, cały czas jak gdzieś tam myślałem o tym, żeby wrócić. No, trochę to się przeciągnęło. Tutaj nasza gromadka dzieciaków miała w tym mały udział. No i po kontuzje też trapiły, później jakieś tam gale odwoływali, przeciwnicy nie przyjeżdżali czy nie brali walk. No i co? I cieszę się bardzo i dziękuję bardzo tutaj Federacji FEN, że mogę uczestniczyć w takim wydarzeniu, no bo to spełnienie takich moich marzeń. No mam 36 lat i myślę, że teraz jest ten czas. To jest ten czas. Jestem gotowy na to i zdecydowaliśmy się wspólnie, że trzeba. No to jest ostatni moment taki dla mnie i jestem. Jak jesteśmy już przy powrotach, to zapytam, czy ty, Agnieszka, planujesz jeszcze powrót do MMA, bo wiem, że widziałyśmy się mniej więcej półtora roku temu, nawet więcej, bo to był styczeń 2022 na Babilonie i tam mówiłaś, że czekasz na kontrakt, że masz w planach, a mamy 2023 wrzesień, bo już 1 września, a tutaj bez powrotu. Miał być powrót, niestety gdzieś tam sprawy kontraktowe nie zostały satysfakcjonująco załatwione, tak? Jak zobaczyłam, za jakie pieniądze może to być powrót, to stwierdziłam, że mam co robić w domu i wolę zostać w domu po prostu. Gdzieś tam liczyłam na większe pieniądze. Wiem, ile to wymaga poświęcenia, sport zawodowy. Nie chcę tego robić na pół gwizdka, że tak powiem. A za takie pieniądze musiałabym tak, że tak powiem, tak to zrobić, więc ja jestem profesjonalistą i jeżeli wiem, że nie włożę to w to 100%, no to się za to nie biorę. Gdzieś tam sprawy trwały dosyć długo, jakieś negocjacje różnego tego typu. Gdzieś tam nie rozwiązało się to jakoś dla mnie satysfakcjonująco, więc stwierdziliśmy, że Adam ma ostatni dzwonek. Ja jestem jeszcze młoda i mam czas, więc gdzieś tam mogę to odłożyć w czasie. Adam już czasu nie ma, więc teraz on musi wykorzystać swoją szansę, ale patrząc na niego, jak się przygotowuje gdzieś tam, będąc z nim, ja się czuję tak, jakbym to ja trochę też wychodziła do walki, więc no. Tak, właśnie widziałam zdjęcie w mediach społecznościowych na kroplówce, chyba że razem wspierasz tutaj małżonka. Czyli to nie jest tak, że definitywnie kończysz, tylko zobaczysz, co przyniesie życie i jakie pieniądze będą za jakiś czas na stole ewentualnie, tak? Dokładnie tak. Ja nie zawiesiłam rękawic gdzieś tam na kołek. Gdzieś tam ta Polska nie została. Ten polski rynek, że tak powiem, nie przyjął mnie tak, jak gdzieś tam ja bym tego oczekiwała po tylu latach kariery, po tych wszystkich walkach, które dałam. Więc na razie poczekamy, zobaczymy, co będzie. Adam wchodzi i trzymamy za niego mocno kciuki. A propos Adama, teraz rozmawiałam dzisiaj z moim kolegą, bo byłam na treningu w Shark Top Team w Bytomiu i rozmawiałam z Mariuszem Radziszewskim, powiedział, że postawił na ciebie grube pieniądze, bo jest bardzo dobry kurs i że jesteś bardzo dobry, bardzo zmotywowany i on bardzo w ciebie wierzy i czeka chyba najbardziej na tą walkę na tej karcie, a ja słyszałam jeszcze u nas wczoraj Kuba Borowicz, znaczy u nas u Filipa na podcaście mówił, że jesteś tak bardzo zmotywowany, że ty możesz nawet stoczyć dwa pojedynki tego jutrzejszego wieczoru. Kurde, aż mam troszkę łzy w oczach, bo to tak przeżywam. No, jest to taki moment, no taka chwila właśnie ten, a propos jeszcze Mariusza, no to bardzo się cieszę. No, nie lubię, jak ludzie na mnie wstawiają, bo to tak, no, bukmacherka nie jest dobra. Znaczy, ja się tylko zaznaczę, że on nie jest biedny, także jak straci to nic mu się nie stanie, to nic nie straci, ale jak wygra, to pamiętaj, żeby tam zapukać, żeby ci tam odpalił trochę. Nie, ale bardzo się cieszę, że wierzy we mnie, no, jest to dobry. Szkoda, że zawiesił już rękawice na kołek, bo też bardzo mocny zawodnik. Razem przetrenowaliśmy troszkę i sparingów i wszystkiego, więc tutaj ma też swój udział w tym wszystkim, bo razem byliśmy w jednym klubie bodajże 3 lata. Lata temu założyliśmy własny klub, a tak to razem trenowaliśmy prawie przez też 2 lata, więc super sprawa. Co dalej? Jak tam dalej mówiłeś o podcaście, dokładnie, że dwie walki jednego wieczoru. Tak jest. Dwie walki.
Dokładnie, tak było. I tak jest, ja jestem otwarty na coś takiego. Wiadomo, że to jest, no, jeśli pójdą za tym odpowiednie pieniążki, to jest jedno, ale tak całkiem poważnie, no to myślę, że jestem gotowy na to, żeby się bić jak najdłużej w klatce. Dla mnie mam nadzieję, że dystans nawet 5 razy 5 jest optymalny, że jestem takim wolno rozkręcającym się zawodnikiem. Takim byłem w judo, takim jestem na treningach. Wiadomo, trening to nie walka i jestem otwarty na coś takiego. Wiadomo, freakowe organizacje teraz coś takiego robią. Gdyby był drugi przeciwnik, który godzi się na coś takiego, to jak najbardziej, ale wiadomo, no, profesjonalizm no troszkę to nie jest profesjonalne, no bo jest drugi, byłby drugi przeciwnik, który nie wie, czy ja bym wyszedł do drugiej walki. Pod względem fizycznym, motorycznym jak najbardziej. Wiadomo, że są rozcięcia, są jakieś kontuzje, urazy. Gdyby tego nie było, jestem ready, jak to mówią. I myślę, że moi sparring partnerzy treningowi, moi trenerzy też są tego zdania. Ja wierzę w mój team i dziękuję im za to, no bo to oni mnie rozwijają tak naprawdę i to jest ich zasługa, że tutaj jestem w tym momencie z takim przeciwnikiem i teraz. Ja nie znam kulis waszego związku, ale czy 9 lat temu, jak Adam toczył swoją walkę, to wy byliście razem? Byliśmy razem. Okej. Czyli masz już ten stresik za sobą, tak? Jak on wchodził do walki, no bo z tego co wiem, to zazwyczaj druga połówka się bardziej stresuje niż ta osoba, która walczy. A jak ty dowiedziałeś się, że Adam chce podjąć takie wyzwanie, chce wyjść do klatki w tym roku, to jakie emocje ci towarzyszyły? Czy byłaś za, czy przeciw? Ja kupę czasu byłam za tym, żeby w końcu to zrobił, tylko Adam miał ten problem, że gdzieś tam zawsze trenował i albo te kontuzje, on też jest typem takiego perfekcjonisty, gdzieś tam te przygotowania chce mieć przypięte na, że tak powiem, 1000000%, a wiadomo, przy dzieciach, przy tym wszystkim, co my robimy, jest tego ciężko dokonać. Więc dlatego gdzieś tam to tyle trwało, my go zawsze nabawialiśmy do tego, żeby w końcu to zrobił, ale no, emocje są dużo gorsze będąc z boku. Wolałabym być teraz na jego miejscu i walczyć sama niż stać i próbować dopingować, nie? A ty się cieszysz, Adam, że znajdujesz się w takim położeniu, że to ty wchodzisz, a nie Agnieszka? Całe życie na to czekałem tak naprawdę od bardzo, bardzo dawna, bo była sytuacja, właśnie tutaj śmialiśmy się z Łukaszem Stankiem, tam gdzie my się bijemy na jednej gali, to ta gala albo się nie odbywa, albo nam przeciwnicy nie przyjeżdżają. Na szczęście udało się tak, że było tak na bardzo dawnej gali, gdzie mieliśmy się bić na ICW. Białorusini na mnie przyjechali w dniu walki, więc już byliśmy praktycznie po rozgrzewce i no, zaczynaliśmy się tapować i tak dalej i dowiedzieliśmy się, że jednak nie dojadą. Później gala to był chyba wieczór walk w Krakowie. Miałem się znowu bić z Białorusinem, tylko innym i gala się nie odbyła. I teraz no, cóż, no, nic mi nie dolega, wszystko jest tak, jak ma być. Mam swoich zawodników, których tam prowadzimy, judo, zawodników judo. Tak samo zawodnicy MMA też biją się na Babilonach. Kamil Krzewina, Kamil Mozgalik na Fenie też się bił, teraz wyjechał do Holandii. No co, trenujemy, robimy swoje. Ja się cieszę, że w tym miejscu jestem. Cieszę się, że organizacja dała mi taką możliwość, no bo no, jest to spełnienie marzeń tak naprawdę. Bić się tutaj na arenie, jutro przyjedzie około 300 ludzi tutaj wspierać mnie. Tak naprawdę no, chcę pokazać, że mimo wieku, mimo wszystkiego trener jeszcze może i że tak jak Agnieszka wspominała, no, namawiała mnie cały czas, więc ona tutaj nie była absolutnie przeciwna mojemu powrotu. Więc ja zawsze właśnie tak dążyłem do tego, żeby tylko i wyłącznie, kurde, kiedy będę gotowy, a taki moment nigdy nie nastąpi, bo zawsze będzie coś do poprawy, dlatego jestem tu i teraz, wiem, że to jest ten moment, ta chwila, taki przeciwnik idealny, no bo Zanim przejdziemy do twojego przeciwnika, to chciałam powiedzieć, że jestem ciekawa, jak jutro tu będzie wyglądał twój doping, bo dzisiaj na tej ceremonii ważenia to właściwie byli tylko twoi kibice. I to też jest bardzo fajne chyba w swoich rodzinnych stronach wrócić do klatki. Czy to cię też tak buduje? No bo ja też rozmawiałam wielokrotnie na przykład z trenerem Szyszką, który też wrócił po wielu latach, nie wiem nawet czy też nie po 9 do startów w MMA. No i on stwierdził, że chciałby właśnie swoim podopiecznym pokazać, że on też ma łeb do tego i jakby dać taki przykład. Czy ty też masz coś takiego w głowie, że teraz jak przygotowywałeś się, to trenowałeś ze swoim podopiecznym jak równy z równym? U mnie troszkę inaczej to wygląda. Chodzi o moich podopiecznych, tak, bo zawodnicy też mnie namawiali do tego. Oni
ten, ale głównie, bo mamy projekty takie resocjalizacyjne w klubie, że wyciągamy dzieciaki z rodzin, które są, no, można powiedzieć, wyłączone społecznie, działamy przeciwko alkoholizmowi i narkotykom i bardziej w ten sposób chciałem pokazać, że po prostu istnieje jakaś alternatywa, bo przez ten sport cały czas w tym działamy, a nie dość, że taka gala medialna, to po pierwsze, po drugie, oni jak widzą kogoś z ich środowiska, bo też jest, no, mieszkam w Świętochłowicach na co dzień, urodziłem się i na początku mieszkałem na Lipinach, taka biedna dzielnica, jedna z biedniejszych dzielnic, teraz już się naprawdę tam bardzo fajnie robi, no to jak widzą kogoś, można powiedzieć, z ich rejonu, że to jest ktoś prawdziwy, no to jest też im łatwiej uwierzyć w to, że oni też mogą coś zmienić w swoim życiu. I bez względu na wynik jutrzejszej walki, bez względu na wynik moich osiągnięć, Agnieszki i tak dalej, ważne, żeby oni wygrywali w swoim życiu na co dzień. I to jest takie najważniejsze w tym wszystkim. Tak do tego podchodzę. To była taka główna motywacja, żeby po prostu zaszczepić w nich taką iskrę. Kurde, to jest chyba temat na osobny wywiad, na jakiś dłuższy podcast, bo jestem zaskoczona tym właśnie. Jest bardzo fajna inicjatywa i chyba będziemy musieli się spotkać po gali i o tym porozmawiać. Czy macie jakąś fundację, która wam pomaga? Czy może wy współpracujecie z jakąś fundacją? No bo to jest naprawdę bardzo szlachetna inicjatywa. Mamy fundację, czy ja jestem, jakby jestem tam, można powiedzieć, no działam na rzecz fundacji, Fundacja Sportowe Serce. Jest to fundacja Waldemara Legienia, dwukrotnego mistrza olimpijskiego. No i w tym kierunku właśnie wszystko robimy, a ogólnie działamy jako klub sportowy, no właśnie Tornado Team i na tym też się to opiera, a fundację założyliśmy właśnie w tamtym roku bodajże i wszystko pod tym kątem właśnie dzięki Waldkowi, bo Waldek to kończył właśnie 60 lat w tym roku, mega człowiek, dwukrotny mistrz olimpijski, że chce współpracować z kimś takim jak ja i w ogóle poznaliśmy się lata temu. Więc dla mnie to taki mega zaszczyt. Cieszę się, że właśnie możemy w takim kierunku iść. To tak jak mówię, to na osobny wywiad, może jakiś podcast, może zaprosimy was do podcastu, żebyście o tym opowiedzieli. Przejdźmy do twojego przeciwnika. Bardzo utytułowany Stójkowicz. Ja nie będę ciebie pytać o twój plan na walkę, no bo oczywiście przed walką nie wypada, żebyś go zdradzał. Chociaż myślę, że on by i tak nie słuchał tego wywiadu, ale no tak nie zapeszając. Ale na które elementy myślisz, musisz najbardziej uważać z jego strony? Jest to, tak jak podkreśliłeś, właśnie Stójkowicz, mega utytułowany mistrz świata Muay Thai, bił się w organizacji ONE FC. Powiem tak. A w boksie. Nie wiem, czy w birańskim, ale ulepszył. Tak, coś takiego. No, dokładnie, ale jest mistrzem świata i trzeba uważać. Tak naprawdę to jest MMA na każdą płaszczyznę. Tutaj nie jest tak, że lekceważę jego zapasy, lekceważę jego parter, bo nie oszukujmy się, on też trenował na Ukrainie i jest też chyba bodajże niebieskim pasem brazylijskiego jiu-jitsu, też jakieś tam zawody miał, więc tutaj niby to komuś może się wydawać, że to taka typowa konfrontacja styli. Ja jestem też już zawodnikiem, można powiedzieć, MMA. Wiadomo, ja będę dążył do tego, żeby go jak najszybciej złapać, on będzie dążył do tego, żeby mnie jak najszybciej ubić. I tak jest, ale jestem gotowy na każdą ewentualność i wiem, że trenuję z najlepszymi, cieszy mnie to, bo tylko takie walki mnie interesują i jeśli jakby odzew Svenu, że chcą mnie na tą galę, jak zobaczyłem właśnie zawodników, to chciałem, żeby był to. Tak podświadomie, nawet rozmawialiśmy z żoną Agnieszką, że jest to naprawdę takie mega wyzwanie i no chciałbym na przykład z nim zawalczyć. I później Kuba Borowicz pisze do mnie, czy się zgadzam na Sasze Moise. Ja mówię, no wszystko idzie tak, jak ma iść. Jest to mega mocny rywal. I a ty tak masz, że im mocniejszy rywal, tym jesteś bardziej zmotywowany? Kurczę, no tak. No są tacy zawodnicy, którzy. Kamil Janel przerywa wywiad. Masz coś do powiedzenia, Kamil, to zapraszamy. No ja wiem, ja już cię znam. Dobrze. Bo są tacy zawodnicy, którzy właśnie podkreślają, że im jest większe wyzwanie, tym, że oni potrzebują mocnego wyzwania, żeby być zmotywowanym, że często z tymi łatwiejszymi, w cudzysłowie, wyzwaniami idzie im gorzej. Przejdźmy do... A, to było pytanie. Powiem tak, no jest to trudny dla mnie rywal, stylistycznie bardzo mocny i wbrew pozorom nie jest to tak, że bez problemu go złapię, bo to trzeba będzie się trochę namęczyć, ale jesteśmy obydwaj
wierzę w to, gotowi na to, żeby stoczyć super pojedynek. Ja jestem przygotowany, tak jak podkreśliłem, na 15 minut mocnej walki, dlatego jest to dla mnie mega wyzwanie i jak mogłem stoczyć z kimś takim, mogę stoczyć z kimś takim walkę, który toczył walki w jednym z najlepszych organizacji na świecie kickboxerskiej, to jak najbardziej, bo jak to mówią, no, trzeba sięgać gwiazd. I ostatnie pytanie z mojej strony. Jak szło zbijanie wagi? Jak cały ten proces wyglądał? Czy Agnieszka przygotowywała posiłki mężowi? Czy może razem zbijaliście wagę? No bo po tylu latach to chyba... Ja też zdarzyło mi się robić parę razy wagę. I powiem szczerze, jak dłuższy czas nie robię wagi do jakichś zawodów, to brakuje mi tego faktycznie. No bo to jest fajny okres wbrew pozorom. Zacznijmy od tego, że dokładnie Agnieszka przygotowywała posiłki mega super smaczne. Brat właśnie Jacek też. I znosiła humorki też, tak? I nie ma humorku w sumie. Adam na diecie jakby on musi zjeść, żeby mieć paliwo, żeby gdzieś tam móc trenować i napędzać się, ale u niego nie ma czegoś takiego, czasem mu coś robię, mówię dobra, to będzie mega pyszne, jakiś tam wiesz fajny przepis, daję mu, on tak je i mówi, no okej, dobre, nie? W sensie, że dla niego zwykły tam ryż z kurczakiem też jest okej, jeżeli ma to zjeść, no to ma zjeść i tyle, nieważne czy to smakuje, czy to nie smakuje, więc no, z nim nie ma problemu w sumie z gotowaniem. A waga bez problemu, właśnie brat rozpisał dobrą dietę. Bardzo fajnie, wszystko super przyjemnie i no nie było. No, mnie cieszy sam fakt wystąpienia na gali, a to jest część tej gry tak naprawdę i tego wszystkiego. Dzisiaj prosty przykład tak samo, dopiero człowiek, który zbija wagę i tak dalej, może się cieszyć takim zwyczajnym posiłkiem, który dla kogoś by było. I to jest super. Tak naprawdę woda po walce ma jak wino smak, jak takie przysłowie, więc tutaj akurat ja czerpię z tego garściami. Cieszę się każdą chwilą tutaj, bo nigdy nie wiem, czy ta walka może być ostatnią walką. Tak naprawdę każdy trening. Ja na treningu dawałem z siebie wszystko. Wygrywałem każdego dnia z samym sobą, a dla mnie to jest najważniejsze. A jutro idę po swoje. Ja Ci tego życzę, abyś poszedł po swoje. Życzę Wam jutro dużo radości po wygranej walce, mam nadzieję. I mamy nadzieję też, że Ciebie zobaczymy, Agnieszka, ponownie w klatce szybciej niż nam się wszystkim wydaje i Tobie również. I może obydwoje na jednej gali wystąpicie, to też by było epickie wydarzenie. Myślę, nie było chyba takiego w historii MMA. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo serdecznie. Dzięki. Dzięki. Dziękuję. Dzięki. Super.